No i widzisz, mój chłopak, mój kochany Nekro, on jest bardzo zdolnym tenisistą. No i tamtego dnia sobie poszliśmy na korty tenisowe i tam było mnóstwo ludzi. A wiesz, ja jestem bardziej introwertyczką, no i to kiedy ona skończy mówić? No i wiesz, ja się wściekłam, powiedziałam mu, że tak nie ma, no i... Ach, jak ja za nim tęsknię. Ojej, zbliża się północ. Czas iść. Miło mi się gadało w drogi, ale muszę koniecznie coś załatwić. Uff, poszła sobie. Takiego słowotoku jak ten dawno już nie słyszałem. Brała naprawić to, co zrobiła moja siostra. Och, to takie złe, że jak zwykle muszę naprawiać jej błędy. Już jestem, papi. Czy wszystko w porządku? Jeszcze raz za nią przepraszam. Ona, cóż, zwykle jest normalna. Jednak od kiedy jesteśmy tu w podziemiach, coś jej odbija. Nie przejmuj się tak tym. Rodzeństwo często potrafi zrobić przypał, kiego nam mało. No ale ona pozabijała wszystkich mieszkańców Snowdin. Wątpię, że którykolwiek z was zrobiłby coś takiego swojemu bratu. To prawda, to prawda. Nadal nie wierzę, że moja siostra była skłonna do popełnienia takiego okrucieństwa. Ona myśli, że to tylko potwory. Ale ja nie wierzę, że ona naprawdę postanowiła popełnić tą zbrodnię. Można powiedzieć, że twoja siostra to ostra laska. Że jest ostra, to ja wiem aż to dobrze. Ostra jak żyletka. Trzeba uważać, jak się dotyka, bo zaraz można zacząć krwawić. Stan, o czym ty gadasz? My jesteśmy szkieletami, nie możemy krwawić! Papyrus? Właśnie sobie uświadomiłem, że przeniesienie Jasmine na wodospady nie był za dobrym pomysłem. Wow, bracie, odkryłeś Amerykę. Chwila, gdzie wy ją wynieśliście? Przecież tam jest stanowisko Undyne! A co jeśli Undyne staje się złego? Idę tam. Nie, Justin, czekaj! Jak nie się twoją siostrę, nie? Już nie słyszę, jest za daleko. To co teraz zrobimy? No przecież nie zostawię ci to na pewną śmierć. Jeszcze Jasmine się dostanie i tu wróci. Może Justin nic się nie stanie? Spokojnie, sens, wszystko będzie ok. Co? Kto tu jest? To tylko ja, Kara. O, cześć, Kara. Jasmin, bardzo mi się podobają twoje decyzje tutaj. Przypominasz mi samą mnie. Ach, jak ja byłam mała i śmieszna. Czekaj, ja nie jestem taka jak ty. Ty stałaś się taka dopiero po śmierci, prawda? Ha! Wmawiaj sobie! Na razie chodź, mam deala dla ciebie. Zaraz, co? Czym ty jesteś? Chodź! Mam deala dla ciebie! O co ci dokładnie chodzi? Dobra, powiem ci. Jesteś naprawdę miłą osobką, więc teraz pytanie, czy chcesz razem ze mną wymazać to podziemie? Nie. Nie! Okej, pora iść. Może mnie nie skrzywdzić. Kto myśli, że jest taki zabawny? Słuchaj, obserwuję cię od kiedy weszłaś do wodospadów. Papyrus do mnie dzwonił i opowiedział, co się stało w Snowdin. Myślałam, że to, co się wydarzy w Snowdin, to pozostaje w Snowdin. Nie na moje warcie! Ja, Undyne, zamierzam powstrzymać cię od zabijania raz na zawsze! Szykuj się na potężny wycisk! Żałosne. O cholera. Jasmin, nie zabijaj! Zejdź mi z drogi! Co tu się dzieje? Kim jest ten człowiek? Witaj, Undyne, ja jestem Justin, znana również jako Sprawiedliwość. Jestem tu po to, aby powstrzymać moją głupią siostrę przed zabiciem ciebie. Ja głupia? Spójrz na siebie! Najpierw bawisz się w archeologa, a teraz w rybaka. Ja nie rozumiem. Tak ci wszystko wyjaśnię, tylko najpierw chodźmy stąd, bo ta panienka jest niebezpieczna.
Pachnie jak sushi. Nie lubię sushi. Co? Zły pies! Zły pies! To już półtorej godziny, jak robię to bez przerwy. Pozwolę, tracę nadzieję. Nie trać nadziei. Pozostań zdeterminowana. A ty co? Myślałam, że mnie nie lubisz. Chciałbym po prostu zobaczyć minę Jaśminy, kiedy ujrzy, co zrobiłaś. Mówisz? Co mam więc zrobić? Obawiam się, że w tym świecie nie da rady zrobić tego, co zamierzam. Dasz radę. Uwierz w siebie. Po prostu przynieś jakieś ulubione rzeczy Toriel. Może się uda. Książka o ślimakach.